Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz drugi w dniu dzisiejszym. Tym razem rzucimy sobie okiem na Ethereum. Prosiliście o to, żeby rzucić okiem na Ethereum, także zobaczymy, co się dzieje tutaj z Ethereum. Prawdę mówiąc, od ostatniego odcinka nie przyglądałem się za bardzo Ethereum. Jak wspominałem wam wcześniej, mam wciąż swoje tutaj buy orders na $800 i bodajże na $600. Także nie było tutaj jakiegoś większego powodu, żeby przyglądać się tutaj Ethereum, tym bardziej, że no tutaj ten poziom $900 już został załadowany i ten poziom $1000 również. No ale prosiliście, żeby zrobić update, także rzucimy sobie tutaj okiem na Ethereum, co się dzieje z tej perspektywy krótkoterminowej, długoterminowej. Oczywiście, jak zawsze, wszystko, co usłyszycie w tym filmiku, nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia. Tak, także miejcie to też na uwadze. Dobra, jak widzicie na Ethereum jesteśmy na interwale 4-godzinnym. Z tego co pamiętam, w ostatnim odcinku byliśmy o gdzieś tutaj i rozmawialiśmy o tym, że potencjalnie spodziewamy się powrotu Ethereum do tego poziomu 1281, tak? I tutaj to był kluczowy poziom dla Ethereum, który musiał zostać przebity, żebyśmy zobaczyli tutaj więcej tego upside'u, tak? Czyli wiem tutaj tych wyższych wartości. Jak widzicie, Ethereum zostało odrzucone tutaj na tym poziomie. Na dobrą sprawę ta fala druga nie zeszła niżej niż tutaj początek tego impulsu fali pierwszej. Było bardzo blisko, jednak jak widzicie tutaj impuls tej fali pierwszej, czyli tutaj ten szczyt korekty C. Mieliśmy tutaj ten korektywny move ABC po znalezieniu tego dołka tutaj. Był na poziomie 1281, zaś nasz tutaj impuls fali drugiej, korektywny impuls fali drugiej, tak, gdyż no tutaj zakładaliśmy tutaj ten ruch ku dołowi, doszedł do tego poziomu 1275, także było naprawdę blisko. I tak naprawdę, tak jak dla Bitcoina, ten poziom 21 900 był wyznacznikiem tego, czy spodziewamy się w krótkim terminie wzrostów, czy też spadków. Tak tutaj dla Ethereum ten poziom 1281 odgrywa podobną rolę, tak? Jak widzicie, zostaliśmy tutaj sromotnie odrzuceni i w obecnej chwili się cofamy. Co ważne, solidnie trzymamy ten poziom Golden Ratio 0,618, $1014, tak? Jak widzicie, nakreśliliśmy sobie ten pięciofalowy ruch ku dołowi. Oczywiście tutaj wciąż obserwujemy Ethereum pod kątem tego spadku, tak? Wciąż jesteśmy w tym trendzie spadkowym, co myślę jest oczywiste i każdy tutaj to dostrzega, tak? Na dobrą sprawę od tego momentu tutaj. Od tego momentu 3600, tak, jesteśmy w obecnym trendzie spadkowym. Tutaj od tych szczytów na poziomie 4900 około był trend spadkowy do poziomu 2100, potem zobaczyliśmy odbicie, no i dalszą kontynuację trendu spadkowego, w którym jesteśmy do dnia dzisiejszego, tak. Także jak widzicie, w obecnej chwili zwróciłbym uwagę przede wszystkim na ten poziom Golden Ratio, $1400, tak? I kwestia jest tego typu, czy my będziemy w stanie utrzymać ten poziom, czy też nie. Jak nie utrzymamy, no to już od razu widzicie, co się wydarzy. Myślę, że będzie to napędzenie tej fali trzeciej, tak? Która potencjalnie zaniesie nas w okolice $900. Potencjalnie jest tutaj duża szansa, że zrobimy sobie retest tego dołka, tak? Oczywiście, jeżeli utracicie ten dołek na poziomie $878, to są wasze kolejne cele, docelowo $695. Tak, warto podkreślić też, że ruchy Ethereum są uzależnione od ruchów Bitcoina, także miejcie też to na uwadze, tak? Jeżeli udałoby się Ethereum utrzymać ten poziom $1014, bylibyśmy w stanie tutaj nawrócić. To dzieją się tutaj dwie bardzo interesujące rzeczy. Po pierwsze, macie tutaj podwójne dno, tak, klasyczne podwójne dno, kiedy dwa razy odbijacie się od tego samego poziomu wsparcia, w tym przypadku $1014. Jeżeli byłoby to nieregularne podwójne dno, oczywiście wasze drugie dno nie dobiłoby do tego samego punktu, tak. W każdym bądź razie jest to klasyczne podwójne dno. W tym samym momencie robicie też bardzo fajne tutaj takie double bottom.
Wprawdzie takie książkowe double bottom, czyli takie W i neckline, one powinno przyjść z góry, tak? Jak widzicie, tutaj niejako nie przyszło z góry, tylko z dołu po tym impulsie korektywnym impulsie ABC. W każdym bądź razie, no jest to niejako byczy statement podwójnego dna, że wy macie na tyle solidny fundament, że nie lecicie w dół, tylko będziecie się odbijać ku górze, tak? Tutaj jeszcze warto byłoby sobie powiedzieć tutaj o tym byczym scenariuszu, no gdyż tutaj to, co widzicie obecnie na ekranie, jest oczywiście tutaj nastawione na ten niedźwiedzi sentyment, powiedziałbym, tak? Na ten ruch ku dołowi, na kontynuację tego trendu spadkowego. Wszystko zależy od tego, co się wydarzy tutaj na tych poziomach, tak? Czy będziecie w stanie utrzymać ten poziom Golden Ratio, czy też nie. Jeżeli doszłoby do utrzymania tego poziomu, tak, i zobaczylibyście tutaj Ethereum wracające tutaj do tych poziomów, tak, do 1275, 1280. Warto postawić sobie FIBO. Okay. I zobaczymy, jak to wygląda. Czyli w momencie utrzymania tego poziomu wsparcia i powrotu tutaj do tego poziomu 1281, patrzymy na retest tego podwójnego szczytu. Także będziemy mieli taki triple top. Bardzo prawdopodobne, że za trzecim powrotem do tego samego poziomu oporu będziecie w stanie przebić ten poziom i to będą wasze kolejne cele. 1368, 1415, docelowo 1487, co niejako składa się na retest tych szczytów tutaj, tak? Także tutaj z tej byczej perspektywy na pewno chcielibyście zobaczyć Ethereum wracające po retest tego poziomu 1281. No i jeżeli udałoby się przebić ten poziom i zamknąć powyżej, patrzycie na te wyższe wartości. W obecnej chwili myślę, że patrząc tutaj na sytuację na rynku, myślę, że potencjalnie wciąż jesteśmy w grze, żeby zobaczyć te większe, wyższe wartości. No jednak bardzo ważny jest ten poziom obecnie, tak? I ta sytuacja, która się tutaj rozgrywa. Więc ja osobiście poczekałbym na minimum 2 dzienne zamknięcia, żeby podjąć tutaj jakąś decyzję odnośnie czy też shorta, czy też longa, tak? Gdyż jesteście w takim momencie decydującym niejako. Gdyż moim zdaniem, no jeżeli utracicie ten poziom Golden Ratio, zwiększacie bardzo prawdopodobieństwo tutaj retestu tego dołka, tak? Jest to oczywista oczywistość, tracicie ten swing low, czyli ten dołek, cofacie się do kolejnego swing low, ok? Jeżeli zaś odbijecie się tutaj, zamkniecie się powyżej tutaj tych szczytów, 1092, wtedy diametralnie też zwiększacie prawdopodobieństwo powrotu do 1281, gdyż odzyskujecie ten szczyt i to retracement do tego szczytu po znalezieniu tego dołka jest waszym kolejnym celem, ok? Także tutaj jesteście zdecydowanie na rozdrożu i ja bym osobiście poczekał, co się tutaj wydarzy, ok? Tak sobie na chwilę usuniemy może te rysunki. Zrobimy sobie tutaj z tego dniówkę. Chciałem wam pokazać dwie rzeczy. Myślę, że tutaj dla wszystkich bardzo widoczny będzie ten trend spadkowy. Ok, to jest linia trendu numer 1, którą chciałem wam pokazać. To jest linia trendu numer 2. Można by było nawet ją zrobić tak, ale ja bym zrobił ją tak. Ok. I teraz tak. Od momentu, kiedy zostaliście odrzuceni na tych szczytach, schodzicie w dół. I cały czas waliliście głową w tą linię trendu, spadliście niżej, znaleźliście lokalny dołek. Znowu próby przebicia przez tą linię trendu w końcu docelowo. Około 18 marca udało się przebić tą linię trendu, wybić odrzucenie na poziomie 3,5 tysiąca. Nie byliście w stanie wrócić tutaj do tego szczytu na poziomie 4135 i po raz kolejny spadliście pod tą linię trendu. Ok? I tutaj niejako doszło do takiego fake outu. I w tym momencie znowu walicie głową w tą linię trendu
i zobaczyliście poddanie się na rynku, tak? To jest bardzo negatywne, osobiście moim zdaniem. Patrząc na Ethereum, jest to negatywny statement, tak? Takiego lokalnego poddania się. Jak to by było na jakimś tam, nie wiem, Xinjiangmungu, albo na jakimś Kiszu, albo na czymś innym, to bym to zrozumiał, ale tutaj jest to negatywny statement od Ethereum, tak? Oczywiście jest to moment, kiedy również i Bitcoin spadł w dół. Jednak tutaj taka kaskada sprzedażowa na Ethereum, no moim zdaniem jest tutaj negatywna, tak? No i o co chodzi? Znaleźliście ten lokalny dołek na poziomie tam 876 bodajże, z tego co dobrze widzę. No i teraz próbujecie wrócić ku górze, tak? No i widzicie, że już macie problem z tą pierwszą linią trendu. OK. Tutaj co się również dzieje. Macie wyraźną linię oporu. OK. Tutaj na tym poziomie 1257 macie wyraźne wznoszące wsparcie, które już utraciliście. OK. Może przybliżę to, żeby każdy lepiej widział. Będzie to dokładnie wyglądało tak. Jesteśmy na dziennym interwale. Tworzyliście tutaj tą formację Ascending Triangle, tak? Macie potrójny top, potrójną linię oporu i mieliście tutaj wznoszącą linię wsparcia. Robiliście coraz to wyższe dołki. Macie obecnie niższy dołek. Okay? Czyli wydarzyło się na Ethereum to, co mam obawy, wydarzy się też na Bitcoinie, tak? I niejako z tej wbyczej formacji, momentalnie zamykając się poniżej tej linii trendu, okay, tej linii wsparcia, przechodzicie w taki niedźwiedzi sentyment. Co gorsza, macie tutaj wyraźną linię wsparcia i macie tutaj ten double M pattern. Okay. W momencie, kiedy utracicie neckline, obecnie jesteście powyżej, ale jak utracicie poziom 1048, okej, okay, to śmiem twierdzić, że jesteście w drodze do 870 dolarów. Okej, okay? Jak postawicie sobie tutaj FIBO, patrząc dokładnie też na te knoty, okej, okay, to widzicie, że w momencie, kiedy utracicie ten dołek na poziomie 996 dolarów, czyli ten knot tutaj, jesteście w drodze do 1,618,853 dolary. Okay. Także tutaj bardzo szybko z tej byczej formacji, która niejako w momencie wybicia się ku górze dawała wam cel techniczny na poziomie 1521, bardzo szybko przemianowaliście się w niedźwiedzi tutaj sentyment. Okay. Także tak jak wam mówiłem w przypadku Bitcoina, jesteście w kanale wzrostowym, chcecie jak najszybciej uciec, tak? I tak samo tutaj byliście w tej byczej formacji. Niestety zostaliście tutaj jakby potrójnie odrzuceni na tym poziomie, wróciliście tutaj do tego poziomu i niestety go utraciliście, co niejako świadczy też o braku tutaj, przepraszam, o braku tutaj momentum, tak? Także obecnie ta dzienna świeca wali głową w tą linię trendu, która była waszym wsparciem, ona obecnie jest teraz waszym oporem, tak? To oczywiście jest tutaj negatywne. Jak włączymy sobie może EMAs, zobaczmy jak to wygląda z EMAs. No tak, mieliście tutaj wsparcie EMAs 50 i 20, obecnie wpadliście pod obie EMAs na 4-godzinowym interwale i również zaczynacie walić głową w tą 20, tak? Także nie dość, że teraz wasza linia trendu, czyli ta wasza linia wsparcia jest teraz waszym oporem, to jeszcze macie opór w postaci 4-godzinnej 20 i 4-godzinnej 50 nad głową. Na jednogodzinówce odzyskaliście 20, ale teraz macie opór 50, tak? Także tak jak powiedziałem, w bardzo szybkim czasie tutaj na tych interwałach krótkoterminowych, na dobrą sprawę z tego byczego sentymentu, byczego nastawienia, bardzo szybko możecie wpaść w ten sentyment niedźwiedzi, tak? Także tutaj to by była obecna sytuacja na Ethereum, moim zdaniem. Jak rzucicie sobie okiem na RSI, na stok RSI, no to widzicie, że tutaj 4-godzinny stok RSI jest bardzo wysoko. Jednogodzinny też jest dość wysoko. Zaś 8-godzinny i dniówka już nam koryguje.
Także śmiem twierdzić, że tutaj krótkoterminowo możecie zobaczyć jeszcze jakiś wzrost. Jednak no nie jest to tak, powiedziałbym, gwarantowane, tak? Gdyż ta 4-godzinówka jest tutaj mocno przegrzana i jest tutaj potencjał, żeby zobaczyć to odrzucenie i ponowny retest tego poziomu $1050, tak? Ja osobiście, nie jest to porada inwestycyjna, ale jeżeli będzie zamykana dzienna świeca poniżej tego poziomu 1050, 1000, tak zrobimy, poniżej 1000, 1050, a może i nawet 1040, to wtedy ja shortuję, tak? I stop lossa tutaj ustawiamy powyżej tego poziomu w razie powrotu, bo oczywiście może dojść do fake outu tutaj i oczywiście możecie zobaczyć taki throwback z powrotem tutaj powyżej tą linię tego neckline, albo z powrotem nawet do tej formacji Ascending Triangle, tak? Także tutaj taki byłby mój plan, jeżeli chodzi o Ethereum. No jednak jak patrzycie tutaj z szerszej perspektywy, to wydaje mi się, że obecnie dla Ethereum jedyna droga jest w dół, tak prawdę mówiąc, tak? Oczywiście musiałby się zmienić też sentyment na Bitcoinie, albo musiałby się pojawić jakiś bычий news odnośnie Ethereum, żeby coś miało się zmienić. No jak na razie na to, co patrzę, to raczej napawa to tutaj prospadkowo niż prowzrostowo. Jednak dałbym sobie tutaj dzienne, jedno, dwa dzienne zamknięcia, tak, żeby zobaczyć, co do końca się tutaj rozegra. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o Ethereum. Mam nadzieję, że film miał wartościowy. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Hej!